namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Marcin Hugo Kosiński, przedsiębiorca, dziennikarz, Radio Kontestacja. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć. Na początek, na luzie zupełnie. Nie ma żadnych wątpliwości, że dużo mówisz o wolnym rynku, o przedsiębiorczości, że promujesz te poglądy, promujesz to przedsiębiorcze podejście do życia. Więc banalne pytanie na początek. Jak to było w Twoim przypadku? To znaczy, kiedy Ty sam personalnie zrozumiałeś, że rzeczywiście to jest sensowne podejście do życia, przedsiębiorczość, wolny rynek i tego typu poglądy? Strasznie dawno temu, z powodu, raczej z perspektywy mojego wieku. Ja mam w tej chwili 37 lat praktycznie. I to było według mnie już przed studiami. Znaczy, to jest tak, że no były osoby, które jakoś tam w jakiś sposób ukształtowały światopogląd jak każdej innej osoby, tylko że nie każda ma na tyle refleksji, żeby się zastanowić nad tymi poglądami, czy się nie zastanowić. Więc no, ja czytałem dużo. Czytałem dużo książek Instytutu Misesa, tego jeszcze oryginalnego, amerykańskiego, tego jeszcze nie polskiego. Potem były książki Janka Fiora, potem no oczywiście, jak wszyscy liznęliśmy Korwina, to ja również liznąłem Korwina. No i tak jakoś poszło. No to jakby stwierdziłem, że to jest to pogląd, który jest jakoś sensowny, spójny, trzyma się całości, jest najuczciwszy. Możliwie, może nie jest idealny, ale później też człowiek wyrasta z tego, że świat jest idealny, bo nie jest. Niemniej to jest wszystko jakieś takie najuczciwsze. No, przy okazji jeszcze byłem chrześcijaninem. Też się jakby spotkałem z różnymi chrześcijanami, też Amerykanami zresztą. Nie z Polski, tylko z bardzo dużą jakąś taką grupą amerykańskich chrześcijan. I to też mi się jakby zgadzało, że to jest uczciwe. W te wolnorynkowe różne poglądy, powiedzmy tak ogólnie rzecz ujmując, po prostu spowodują, że może, jeżeli ktoś wierzy w Boga, to będzie zadowolony ten Bóg z tego, że ten człowiek postępował właśnie tak, jak, a nie inaczej. A jak będzie, to zobaczymy. No tak, ale poglądy jakieś tam każdy sobie ma. Warto pewne rzeczy rozumieć i wiedzieć, żeby wykorzystać między innymi w swoim takim prywatnym życiu, czy na drodze biznesowej. A jaka była geneza tego, że ty doszedłeś do wniosku, że chciałbyś o tym mówić, promować takie podejście do życia? Wykorzystanie osobistych talentów. Czy każdy ma masę wad i ma kilka zalet. Zwykle są ludzie, którzy mają dużo zalet, ale to nieliczni. Ja mam tylko kilka. Moją zaletą jest to, że umiem w tej chwili już po ćwiczeniach świetnie pisać. Gorzej zarządzać, gorzej rachować, no nie znam się na fizyce kwantowej i tak dalej, ale piszę według mnie bardzo dobrze. Wobec tego chciałem wykorzystać ten talent w tym, co robię. No, przy okazji jeszcze nauczyłem się trochę mówić, trochę występować publicznie. Może nie jest to jakaś moja wielka pasja, ale pewnie też to robię lepiej niż reszta ludzi. Moja rodzina, w sensie mój tata jest radiowcem, był radiowcem przez 30 lat praktycznie. Wobec tego też tak naturalnie trochę zająłem się radiem, założyłem radio i tak dalej. No więc wykorzystanie naturalnych talentów. No, na ile to się uda robić opłacalnie, w sensie opłacić czynsz i tam całą resztę rzeczy, które trzeba opłacić sobie co miesiąc, dopóty będę to robił. No nie będę się oszukiwał, że zacznę być nagle kimś, kim nie mogę być, w sensie nie potrafię albo nie mam takich predyspozycji. Więc mam nadzieję, że przynajmniej pisać będę mógł tak długo, jak będzie to możliwe. Pierwsza podstrona na stronie głównej Kontestacji to misja. Zapytam prowokacyjnie, co to za misja i w ogóle o jakiej my tutaj misji mówimy, kiedy przedsiębiorca interesuje po prostu zysk, on chce zarobić pieniądze, a wy tu jeszcze o jakiejś misji do tego. No właśnie nie. Strasznie dużo, ponieważ ja jakby no, prowadzę Kontestację już od 8 lat. Wcześniej jeszcze prowadziłem taki podcast, też taki trochę ala wolnościowy, Koczowisko Dekadencji. Od 16 lat temu bodajże od dzisiaj założyłem Korespondenta, też taki serwis, który się tym mniej więcej zajmował, newsowo-publicystyczny.
Pracowałem w Asbiro, pracowałem, miałem firmę nagraniową, prowadziłem kilka spółek w Wielkiej Brytanii, w Polsce też. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele tych projektów było, dzięki czemu poznałem masę ludzi i masę przedsiębiorców. Więc muszę powiedzieć, że tak naprawdę małej liczbie z nich, tych uczciwych przedsiębiorców, nie tych dotacyjnych, tylko takich prawdziwych, którzy naprawdę coś robią fajnego, zależy tylko na zysku. Znaczy, że oni albo jedni bankrutują, a inni się dorabiają. Szczególnie ci, którzy się dorabiają, czyli przynajmniej połowa z nich. No chcę robić coś z tymi pieniędzmi. Znaczy, że ja nie wiem, znaczy, bo przedsiębiorcy tacy prawdziwi, no to mają swoje potrzeby. Może tak. To nie jest Mike Tyson, który bierze, jak ma 3 miliony dolarów, to bierze sobie znajomych odrzutowcem na wyspę na tydzień na imprezę. Nie, oni oszczędzają, oni tak mają jakieś takie, mają jedną żonę zwykle, tam ze dwójkę dzieci, jedno auto, może dwa auta, dom sobie chcą kupić i tyle. To ile to zżera miesięcznie pieniędzy? No to nie wiem, z 10 tysięcy, tak, teraz 15, 8, może 20, jak przyszaleją. A cała reszta pieniędzy to jest taka, że chcieliby użyć na coś fajnego. I oni chcą używać na fajne rzeczy. I po to jest ta misja. Znaczy, że to są ludzie, którzy widzą, że jest niefajnie w tym kraju. To, co widziałem w innych twoich nagraniach, że, no, że trudno zaprzeczyć, że kraj idzie w złym kierunku. Nawet jak wskaźnik PKB idzie ku górze, to osoba, która wie, na czym się opiera wskaźnik PKB, wie, że to jest sztuczne. Wie, że to jest pompowane i wie, że to wszystko pieprznie. Tak samo jak kryptowaluty. Ja wiem, że taki tymczasowy, strasznie, ale to strasznie z dzisiaj. Dzisiaj ze 25% kryptowaluty walnęły w dół. Nagle tak się stanie, tak samo z polską gospodarką. I ci ludzie wiedzą, że tak będzie i chcą temu przeciwdziałać. No i wspierają, no, zarówno w różne instytuty, w fundacje, stowarzyszenia, w rozgłośnie. No, chciałbym, żeby bardziej wspierali, ale wspierają tak wspierają. No a jeszcze sprecyzuję to pytanie. Załóżmy, że jestem młodym przedsiębiorcą, szukam porad, szukam wskazówek, trafiam na kontestację. Tak. No i z perspektywy młodego przedsiębiorcy mnie interesuje, jak zarobić pieniądze, a tutaj dostaję jeszcze coś o wolnym rynku, coś o gospodarce, coś o ekonomii. I czy nie boicie się, że wam ktoś ucieka przez to, bo go nie interesują takie rzeczy, jego interesuje jego personalny zysk? Nie, bo jakby znajomość makroekonomii, bo to jest de facto znajomość makroekonomii, czy tego, czy... Jak działa rynek? Tak, jak działa rynek, czy po austriacku, jak działa ludzkie zachowanie. To jest absolutnie przekładalna wiedza również na osobisty zysk. Jak coś już tylko chce i jesteś już tylko patrzeć na swoją pensję, no to no, strasznie marne życie. No ale okej, no to jakby każdy ma swoje życie. No to przewidywać to, jak działa rynek w makroskali, to, że na przykład właśnie kryptowaluty w pewnym momencie jest bańka spekulacyjna na czymkolwiek, chociażby w tej chwili na tym, ale to są na wszelkie inne bańki spekulacyjne, to przecież to się wynika z psychologii człowieka. I znajomość tego, jak to działa, również jak działają banki centralne, tylko że nie jak za pomocą mechanizmów, tylko za pomocą psychologii ich założycieli, na czym im zależy tak naprawdę. Jest przekładalne. No, znam bardzo mądrych ludzi, którzy założyli bankructwo Unii Europejskiej wiele lat temu już i się przejechali, chociaż są bardzo mądrzy, dużo bardziej inteligentni ode mnie. No ale no, wiedzy no, nigdy za dużo. No, oczywiście wiedza unieszczęśliwia. Znaczy, to jest tak, że jak zauważysz, jak to wszystko dookoła wygląda beznadziejnie, to cię będzie unieszczęśliwiać. No, ale można tą z drugiej strony tą wiedzę wykorzystać ku swojemu zyskowi, czyjemuś zyskowi. No wiem, jak ktoś nie chce mówić, że tylko jest egoistą, no to mówi, że to wszystko dla dzieci, to wszystko dla żony, dla rodziny. No wtedy się czuje lepiej, więc dobrze, zrób to dla żony, znaj to. Poznaj tą wiedzę, poznaj to, że na przykład, że Unia Europejska nie jest idealnym tworem i że w końcu
cenzuralnie powiedzieć, upadnie. Tak samo jak upadł Związek Radziecki. To też się nie stało z roku na rok, tylko po prostu nagle, może nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień, po prostu wszystko nagle poleciało w dół. I tak samo będzie z innymi systemami, które między innymi tam opisujemy. Ale no bardzo dużo osób nam, już ostatnie zdanie, zarzuca, no, że strasznie dużo rzeczy mówimy właśnie o zarabianiu, więc jednak większość rzeczy jest niestety o zarabianiu pieniędzy tam w kontestacji. A jakie są efekty waszej misji? To znaczy, czy jesteście w stanie to w ogóle jakoś mierzyć, jakoś szacować? Może ludzką wdzięcznością, że po latach powiedzą, bardzo mi pomogliście, kiedy rozwijałem biznes, no w jakikolwiek sposób. No właśnie nie da się za bardzo, znaczy, bo oczywiście spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że rzeczywiście, i to nie jeden, nie dwa, nie pięć przykładów, ludzi, którzy przychodzili, mówią, że nie, że słuchaj, zacząłem słuchać kontestacji, a teraz handlujemy tam którąś tam kamienicą z kolei, razem z moimi kolegami, ze wspólnikami i tak dalej. Nie ma miary, znaczy nikt tego nie audytuje, nikt nie audytuje wpływu. No jak patrzymy na wyniki wyborów, no to wpływ średni. Z drugiej strony jak patrzę na ludzi, którzy się gdzieś tam rozpierzchli po świecie, prawnie albo fizycznie, no to jest ich bardzo dużo. Znaczy, że jestem w stanie cały czas zagadać do kogoś i ten ktoś mi odpowie, i to są tacy ludzie, którzy no, inni nie mają z nimi tak dużo możliwości kontaktu na bieżąco, tak powiem enigmatycznie. Jeżeli chodzi o stopień wsparcia darowizn, no to znów tak sobie, bo też sobie ludzie nie zdają sprawy, ile to wszystko kosztuje. Że to nie jest kwestia tego, że, no, że to jest 1000 złotych, nie? Tylko to są takie no, poważniejsze stawki. Więc trudno powiedzieć. A ile średnio trwa taki cykl, od kiedy ktoś mówi, że chce założyć własną firmę, zaczyna się tym wszystkim interesować, między innymi słucha kontestacji, do momentu, aż stwierdza, no już wiem wszystko, jak to działa mniej więcej, firma mi funkcjonuje dobrze, nie muszę się już jako tako interesować i jakby gdzieś na bok odstawia to całe zainteresowanie, te audycje i to wszystko. To znowu trudno powiedzieć, ponieważ trzeba by porównać, czy teraz, czy kiedyś, bo jak my startowaliśmy, może kontestacja już startowała w jakimś takim momencie, kiedy rzeczywiście ten internet był w miarę jakoś tam ogarnięty, z korespondentem z kolei, czyli te 15-16 lat temu, startowałem w momencie, kiedy naprawdę internet startował w Polsce. I to były naprawdę początki, wtedy wszystkie te dzisiejsze wielkie serwisy, które i wiele, które upadły, także startowały. To wtedy nie było tyle źródeł wiedzy. Przy kontestacji już trochę było. Już jednak był też Janek Fior, już jednak tam można było tą wiedzę jakoś kumulować. Więc myślę, że to są spokojnie można się ogarnąć w ciągu 2-3 lat. Jak ktoś jest bardzo ogarnięty, to w ciągu roku może naprawdę sobie wypracować fajne źródło przychodu. Znaczy, jakby, okay, znaczy programowania się można nauczyć za małe pieniądze w ciągu no, do roku, tak realistycznie licząc. Jeżeli rzeczywiście się przysiądziesz i tak dalej, no to w tej chwili, jak wiesz, programista zarabia tyle, ile zarabia, można być testerem, można być wiele takich zawodów, w sensie nieprzedsiębiorczych stricte, tylko po prostu, no, żeby nie siedzieć na kasie gdzieś w markecie. No, ja pracowałem na kasie, wiem co to jest, znam ten chleb. Więc korzystajcie, jeżeli takie przesłanie może być takie, z tego czasu, kiedy jeszcze nie trzeba się zajmować właśnie czy dziećmi, czy tam jakimś takim zarabianiem, bo naprawdę w ciągu 12 miesięcy można fajnie ogarnąć się, nie chodząc na studia, też, jeżeli chcesz, bo są fajne studia, ale można to zrobić też w sposób dużo tańszy za, no, żeby nie skłamać, za 200 zł miesięcznie, za 100-200 zł można to zrobić, a jak chcesz wybrać fajne studia, to za 500 do 1000 zł miesięcznie, 2018 rok jest ten wywiad nagrywany, a jak chcesz wybrać fajne szkolenia, to oczywiście możesz wydać kilka tysięcy złotych na szkolenie i też bywają super szkolenia.
Czekaj, bo chyba się zgubiłem z twoim pytaniem. Pytanie było bardzo proste. Ile trwa ten cykl od startu firmy do momentu, aż... 2-3 lata, tak? 2-3 lata. I potem jak przesadzisz, to zwykle bankrutujesz. Potem masz kryzys, który trwa w różnych przypadkach od roku do kilku lat. Od roku do trzech, jak patrzę na znajomych. Bo mam takich też zbankrutowali, to wcale nie jest pojedynczy przypadek. No i potem albo popadasz w depresję, albo masz fajną partnerkę często, która cię z tego wyciąga i idziesz potem ku górze. No bo bardzo dużo ludzi, takich przedsiębiorców, szczególnie tak tym się udało, no dostali potem po tyłku bardzo mocno z ich winy albo nie z ich winy. I na sam koniec jeszcze pytanie, czy takie inicjatywy jak na przykład kontestacja i Nam Zależy i pewnie różne inne, które gdzieś tam mówią trochę o wolnym rynku, trochę o gospodarce, trochę o polityce, żeby ten świat rozumieć, trochę o przedsiębiorczości, czy my jesteśmy konkurencją, czy może to jest jakby, to są dobra, które się uzupełniają. Warto zerkać tu, warto zerkać tam, bo tej wiedzy nigdy dość. Czy może jednak konkurencja i nie powinienem tego wywiadu, nie powinienem promować kontestacji na Nam Zależy? No właśnie, tu zrobię łyk, bo muszę pomyśleć chwilę. O. Bo siedzimy w pubie. No więc właśnie, ponieważ to jest wbrew pozorom wcale nie takie proste pytanie. Ponieważ ja teraz piszę książkę, która, jak chcecie sobie wygooglować, to ustawię subdomenę na książkakorespondent.pl. Ja postanowiłem tą książkę pisać z człowiekiem, z wydawcą, nie z takim klasycznym wydawcą, tak z takim bardzo nieklasycznym wydawcą, ale niemniej z takiego właśnie wolnościowego świata, który ma z kolei bardzo dużo kontaktów w różnych właśnie serwisach YouTube'owych, u różnych wydawców i tak dalej, i w telewizjach takich, wiecie, nawet są takie telewizje prawicowe. I ja właśnie próbowałem skonsolidować trochę ten światek wolnościowy. Mi się to nie udało zrobić, tego nie udało zrobić, bo są strasznie pokłóceni ludzie. W ogóle w Polsce to w ogóle wszyscy traktują wszystkich jako konkurencję. To jest coś takiego, że oni no wiecie jak to jest, jak są trzech ludzi, dwie partie, to oni stworzą cztery partie z tego. Podczas gdy świat dookoła się jakoś tak ogarnia i jakoś działa razem. Wobec tego odpowiadając na twoje pytanie. Tak, marzy mi się taki model, kiedy tak zwani ludzie, którzy są, nie wiem, prokapitalistycznie nastawieni, prowolnorynkowo, że będą się razem dogadywać. Ja próbowałem tutaj w tym mieście, w którym aktualnie przebywam, jakoś skonsolidować tych ludzi z różnych instytutów i no nie udało się. Więc ja osobiście każdą inicjatywę bym poparł i tak samo dlatego świetnie działam właśnie z Kamilem Cebulskim, z Jankiem Fiorem, ponieważ oni mają właśnie takie podejście, że hej, kto jest z nami, to jest z nami. To jeżeli tylko nie działa ku szkodzie, to będziemy sobie jakoś tam razem funkcjonować. I to, co mnie urzekło w Kamilu osobiście, z którym pracowałem przez kilka lat zawodowo, to, że jak się ludzie zgłaszali do niego, że hej, wypromuj mi moją inicjatywę i ja ci i powiedz, ile ci zapłacić, albo ja ci zapłacę tyle, a tyle. To on za każdym razem mówił, że no bez przesady, no nie płać mi nic, ja ci to wypromuję i on tam wysyła te mailingi tam social media i tak dalej, i tam inne rzeczy promował na wystąpieniach i tak dalej. I to mu się, jakby jego firma, jego szkoła się jakby świetnie funkcjonuje, no to i lubię takie podejście. A jak spotykam takich, bo wiecie, bo kontestacja, no to jakby już istnieje tam x czasu, jakiś tam sukces większy miała. Ilu się cwaniaków zgłaszało, którzy wyliczali naprawdę każdy grosz, i którzy tam przeliczali wszystko na pieniądze. Dlatego to... Mam taki trochę niesmak do tych ludzi, którzy tak naprawdę patrzą, aby na pewno, czy na pewno nie stracę z jednej złotówki, czy aby na pewno ty nie zyskasz jednej złotówki. Tort jest
i tak z jednej strony mały, z drugiej strony duży, zależy jak liczyć, że no, bądźmy poważni, no, albo sobie ufamy w miarę i wiemy, że ludzie, którzy robią inicjatywy wolnościowe tak właśnie jak nam zależy, które z przyjemnością oglądam, albo jak kontestacja, no to każdy, kto ma mózg, wie, że ci ludzie nie poszli tam dla pieniędzy robić to, bo znam co najmniej 300 sposobów lepszych i efektywniejszych, żeby zarabiać pieniądze i spokojnie je mogę tutaj wyliczyć, chociażby to uczenie się na tego programista nieszczęsnego. Czyli kończymy tak półoptymistycznie, półpesymistycznie, ale miejmy nadzieję, że zawsze wszystko będzie optymistycznie i dobrze. Nie będzie. O Jezu, no to ja powiem, że będzie i dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.